Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry i bracia, chciałbym dzisiaj, przechodząc od razu do tematu, pochylić się nad pierwszą prośbą Matki Bożej w Fatimie. Ciągle aktualną. Zapisała w swoich wspomnieniach, poprosił ją o to papież, siostra Łucja, kiedy była już w klasztorze dorosła, poprosił o spisanie tego, co pamięta z objawień. Kościół od początku, miejmy świadomość, bardzo odpowiedzialnie podszedł do tych objawień. Kiedy po objawieniach wiemy, bardzo szybko Bóg zabrał do nieba najpierw Franciszka w 19 roku, w 20 zabrał Hiacyntę. Kiedy Łucja wyrosła na dziewczynę, wybrała drogę życia zakonnego. I kiedy wstąpiła do klasztoru w ogromnym posłuszeństwie wobec biskupa, najpierw ją skierował do Hiszpanii, do klasztoru, bo przeżywała to i te dzieci od początku też ogromne cierpienie z powodu ciekawości ludzi. Wręcz wielu ludzi było natrętnych, żeby te dzieci przedstawiały Matce Bożej to, czego ludzie pragnęli. I skierował ją biskup do klasztoru w Hiszpanii, klasztoru świętej Doroty, z jednym bardzo ważnym nakazem, któremu Łucja do końca życia była posłuszna. Podobnie jak Jezus był posłuszny Ojcu i przez posłuszeństwo zbawił nas ludzi. Biskup nakazał siostrze Łucji, że na temat objawień może się wypowiadać tylko wtedy, kiedy dostanie zgodę papieża. I Łucja była temu wierna do końca życia. W ostatnim czasie na jednej ze stron internetowych, nie będę podawał gdzie, ale zaczyna się to w wielu innych miejscach pojawiać, rzekomo siostra Łucja w 92 roku powiedziała, jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa i co się będzie działo. Zacząłem to analizować, szukać, podane jest imię jakiegoś rzekomo franciszkanina. W ogóle takiego franciszkanina nie ma, bo siostra Łucja nie udzieliła takiego wywiadu. Diabeł próbuje zamieszać w tych objawieniach, żeby ludzie nie wierzyli, nie ufali. Żeby ludzie stwierdzili, że mimo że Kościół ogłosił, potwierdził, zbadał i do wiary podaje wiernym, mimo że uwierzył i pokazał życiem święty Jan Paweł II, że jest to prawdziwe, to diabeł nadal mąci, bo dobrze wie, jaką moc ma wypełnienie przez nas tych czterech próśb, które kieruje do nas Matka Boża. Ale Bóg w swojej mądrości w Kościele zabezpieczył, można powiedzieć, te objawienia. I dlatego dzisiaj mamy jeden, drugi, trzeci tom, takie książeczki wspomnień siostry Łucji. Mamy też takie dzieło jak Apele orędzia fatimskiego. To jest odpowiedź siostry Łucji na listy, które przez lata wysyłali do niej ludzie do klasztoru z przeróżnymi pytaniami odnośnie objawień. I Łucja postanowiła odpowiedzieć na te listy w formie książki, ale najpierw zapytała papieża, czy może. Dostała zgodę od papieża. I dopiero w formie książki napisała odpowiedź na tych wiele listów.
Także dzieł z siostry Łucji jest tylko kilka, a masę różnych powstaje rzekomo wypowiedzi, wywiadów, które udzielała Łucja. To wszystko nieprawda. Pan Bóg dobrze ochronił te objawienia przez te 100 lat, które mija. I drodzy, ta pierwsza prośba wyczytujemy we wspomnieniach właśnie siostry Łucji. Kiedy wraca najpierw, bo prosił ją o to papież, do objawień w 16 roku anioła, kilku aniołów przez 16 rok trzykrotnie, i do objawień 17 roku od maja do października, a potem kolejne objawienia w 25 roku, 29 roku. I siostra Łucja miała jeszcze kilka prywatnych objawień, które nie uznała za podanie do publicznej wiadomości, bo to były dla niej prywatne objawienia z nieba Matki Bożej. Ale to, co publiczne, to do czego, co przekazał Bóg przez Maryję, wszystko siostra Łucja opisała. I między innymi, kiedy zerkamy na objawienia 17 roku, wyczytujemy przez kolejne miesiące, od maja do października, Matka Boża mówi do tych trojga dzieci: chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, mówi do nich w maju, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później powiem wam, czego chcę. W kolejnych miesiącach, czytamy we wspomnieniach, mówi Maryja: odmawiajcie codziennie różaniec, aby nastąpił pokój na świecie i koniec wojny. W kolejnych, pisze siostra Łucja, chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Matka Boża ukazywała się od maja do października. W październiku Matka Boża powiedziała dzieciom: jestem niepokalanie poczęta. Jestem Matką Bożą Różańcową. I dzieci o to prosiły, bo ludzie żądali jakiegoś znaku. Niebo skłoniło się ku temu i Matka Boża powiedziała, że w październiku, o tym dobrze wiemy, będzie cud wirującego słońca. I to się stało. Opisane jest to w gazetach portugalskich. Były tysiące ludzi w tej dolinie Cova da Iria, gdzie dzieci miały objawienia. I wielu niewierzących uwierzyło. Nawróciło się. I Matka Boża wtedy powiedziała dzieciom: jestem Matką Bożą Różańcową. Stąd ten tytuł. I dlatego też tutaj w objawieniach podaje to siostra Łucja. A kiedy w lipcu Matka Boża ukazała dzieciom piekło i powiedziała, że Bóg tego nie chce, Boga serce krwawi, że niektórzy ludzie wybierają wieczne potępienie, a Bóg robi wszystko, żeby człowiek na ziemi, póki żyje, się nawrócił i szedł drogą do nieba. W lipcu nauczyła też dzieci Matka Boża te słowa modlitwy, które my często powtarzamy. Powiedziała do dzieci: kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. To są słowa, których nauczyła dzieci Matka Boża. To nie dzieci wymyśliły te słowa. Matka Boża prosi, by modlić się o nawrócenie grzeszników. Bóg daje orędzie w Fatimie. Daje nam, można powiedzieć, środki, którymi możemy się posługiwać, by wyprosić łaskę nawrócenia dla siebie i dla innych. I Matka Boża mówi do dzieci: odmawiajcie
codziennie różaniec, siostry i bracia. Słyszeliśmy, Matka Boża powiedziała: odmawiajcie różaniec, a nastąpi pokój na świecie i koniec wojny. To nie była błaha sprawa. Zobaczmy, ile nieraz podejmowanych jest wiele zabiegów dyplomatycznych między ludźmi w porozumieniu się w wielu sprawach. A tu Matka Boża mówi dzieciom: odmawiajcie różaniec, a skończy się wojna. Tylko problem jest, siostry i bracie, nie jeden raz z naszą wiarą. Czy my ufamy Panu Bogu? Postawmy sobie dzisiaj pytanie: czy ja wierzę w moc tej cudownej modlitwy, którą Kościół nauczył i praktykuje od XII wieku? Słowa zawarte w różańcu pochodzą z Biblii, nie skądinąd. Czy Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo. Ale czy ja wierzę i ufam w moc tej modlitwy? Przytoczę, pozwolę sobie jeszcze, objawień Matki Bożej, wiemy, przez wieki, kiedy istnieje Kościół, było bardzo dużo. Bardzo często posyłana jest przez Boga Matka Boża, szczególnie kiedy ludzie odchodzimy daleko od Boga i ludziom dzieje się krzywda. Bóg wychodzi z propozycją, bo Bóg nie chce tego, byśmy się krzywdzili, by rozszerzał się grzech czy cierpienie. Bóg tego nie chce. I między innymi chciałbym przytoczyć objawienia, fragment 1-2, objawienia jedne w Polsce uznane w Gieczwałdzie. Dokładnie w tym roku mija 140 lat, kiedy dwom dziewczynkom, Justynie i Barbarze nastoletnim, ukazała się Matka Boża w 1877 roku, kiedy Polska przeżywała tragedię rozbiorów. W Kieczwałdzie, północno-wschodnia Polska, cudowne miejsce. I kiedy ukazywała się Matka Boża od czerwca do września, ponad około 160 razy, kiedy te dziewczynki zaczęły stawiać pytania Matce Bożej, które podawali im dorośli, między nimi posłuchajmy jakie. I jaka pada odpowiedź Matki Bożej? Czy księża powrócą z więzień? Matka Boża mówi: tak, odmawiajcie różaniec. Czy wypędzeni zakonnicy powrócą do klasztorów? Tak, tylko odmawiajcie różaniec. Czy grzesznicy się nawrócą? Tak, tylko odmawiajcie różaniec. Czy chorzy zostaną uzdrowieni? Tak, tylko odmawiajcie różaniec. Czy katolicy otrzymają zabrane świątynie? Tak, tylko odmawiajcie różaniec. Czy ludzie zostaną uwolnieni od złego? Pytają dziewczynki. Tak, tylko odmawiajcie różaniec. Co czynić, aby nawrócić pijaków? Mówi Matka Boża: odmawiajcie różaniec. Zapytano siostrę Łucję: dlaczego nie zapragnęło niebo od tych dzieci, żeby były na najpiękniejszej modlitwie, którą Kościół zna, a którą jest msza święta? Dlaczego Matka Boża nie powiedziała: bądźcie codziennie na mszy świętej? Łucja odpowiada: bo my jako dzieci miałyśmy bardzo daleko do Kościoła. Nie byłybyśmy w stanie być codziennie na mszy. A modlitwę różańcową każdy może odmawiać wszędzie. W domu, w pracy, w drodze, gdziekolwiek. Co oczywiście nie podważa, o tym też jest w objawieniach, istoty mszy świętej, najpiękniejszej modlitwy. Ale Matka Boża wskazuje i prosi dzieci o codzienny różaniec, siostry i bracia.
Wierzę, że z wielu z was z tej modlitwy i tę modlitwę praktykuje. Chciałbym was prosić i wspólnoty różańcowe, i wszystkich, którzy podejmujemy tę modlitwę, prośmy Boga o łaskę wiary, że ta modlitwa ma moc. Bardzo często spotykam się, kiedy ktoś mnie pyta, kiedy jest problem w małżeństwie jakiś, nieporozumienia. Kiedy dochodzi do zdrady, kiedy dochodzi do jakiejś tragedii w domu, uzależnienia kogoś od nałogu. Co mogę zrobić? Mówię, codziennie odmawiaj różaniec. To nieraz słyszę, co to da? Jeśli nie wierzysz, to nic nie da. Matka Boża mówi, codziennie odmawiajcie różaniec. Mówi do tych dzieci, żeby skończyła się wojna, żeby nastał pokój, odmawiajcie codziennie różaniec. Siostry i bracia, często też na kolędzie, kiedy odwiedzam rodziny w wielu miastach, kiedy odwiedzałem przez mój czas kapłaństwa 20 kilku lat, kiedy proboszcz prosiłbyśmy w czasie kolędy osoby starsze, chore, prosiliby, włączyły się do wspólnoty żywego różańca, żeby odmówiły codziennie 10 różańca. Nie wiem, co jest. Większość ludzi mówi, nie mogę podjąć tego zobowiązania. O nie! Co w tym jest? Dlaczego w wielu parafiach, kiedy jeżdżę po rekolekcjach, wielu proboszczów mówi, proszę księdza, wymiera mi róża różańcowa. Proszę następne osoby, nie chcą podjąć zobowiązania, by codziennie odmówić 10 różańca. Nie chcą, nie znajduje wiernych. Nie wierzymy w tę modlitwę. A Matka Boża w Fatimie mówi, codziennie odmawiajcie różaniec. Codziennie. Oczywiście spotykam takie osoby też na kolędzie. Według mnie to są perły. Spotykam wielu ludzi starszych, emerytów, którzy mówią, proszę księdza, ja teraz mam czas emerytury. Dzieci wyemigrowały, tu, tam są, mają swoje rodziny, mąż zmarł, jestem sama. Jestem sam, mówi wdowiec, ale wie ksiądz, ja mam tyle czasu, że codziennie odmawiam, nie chwalę się, proszę księdza. Ale Bogu dziękuję, że mogę codziennie odmówić 4 części różańca. Mam tyle intencji. I dziękować Bogu, że takie osoby są. Tak pięknie wykorzystują czas, który daje nam Bóg. Siostry i bracia, w różnych doświadczeniach, bo o tym mówi też Matka Boża w Fatimie, kiedy widzimy kogoś, kto daleko odszedł od Boga, trzeba nam trwać w codziennej modlitwie różańcowej i prosić o łaskę nawrócenia. I nie oczekujmy tego, nie bądźmy niecierpliwi. Nie oczekujmy, że ja chwilę się pomodlę, a Bóg musi mi dać. My co prawda żyjemy w takich czasach. W takim świecie, gdzie wiele spraw dzisiaj nam się pokazuje. Chcesz, jutro masz. Nawet dziś masz. Już spełnimy twoją prośbę. Chcesz, masz. Nie denerwuj się, nie czekaj. W kolejce nie ma co. Usiądź, za ciebie załatwimy. Nie denerwuj się. Chcesz, masz. I potem my to przekładamy także na prośbę do Pana Boga. Ja bardzo często to, kiedy do młodzieży mówię, to mówię, że dzieje się tak bardzo często i podchodzi wielu młodych ludzi jak z automatem z puszką Coca-Coli. Wrzucam 2 złote, wypada, mam. I tak samo chciałoby się odmówić zdrowaś Maryjo, różaniec i Bóg ma mi dać. Siostry i bracia, mamy w historii Kościoła. Bóg zostawił nam przykład świętej Moniki. Pamiętacie? 30 lat modliła się o nawrócenie syna. 30 lat. I jej syn, który był poganinem, żył rozwięźle, miał dziecko nieślubne. Nawrócił się na chrześcijaństwo, został biskupem jeszcze do tego świętym, święty Augustyn, V wiek.
swoich wyznaniach podaje, jego mama, święta Monika, modliła się 30 lat. Przywiozłem też dzisiaj, zaproponuję, myślę, że wielu z was też zna słowo pisane, książkę, świadectwo, bo ona już jest, myślę, dosyć powszechna. Współczesna z 95 roku, dentystka Gloria Polo w Kolumbii porażona piorunem. Była w śpiączce. Pan Bóg ją cudem wrócił, ona mówi też dlaczego. Bo ktoś jej wyprosił tę łaskę. Bóg pozwolił jej wrócić na ziemię i odpokutować za grzechy, bo sama mówi, powinna pójść do piekła. Za to udawanie katoliczki, bo udawała katoliczkę. I ona podaje, że spotkała w tamtym świecie, Bóg dał jej łaskę, spotkała mamę i tatę. A za życia wspomina i mówi, że w Kolumbii jest takie to bardzo powszechne, że mężczyzna ma prawo zdradzać żonę, co jest oczywiście diabelstwem. Żona nie ma prawa, ale mężczyzna ma prawo, żonaty, zdradzać żonę z jedną drugą kobietą, co jest oczywiście złe i naganne. I mówi, że za życia widziała, wiedziała, że tato zdradza mamę. I mówiła nawet to już potem jako dorosła mamie, zostaw ojca, przecież cię zdradza. A ta mama jej mówiła, to jest mój mąż ślubny, jak ja się za niego modlić się nie będę, to kto się za niego będzie modlił? I jeśli on nie dojdzie do nieba, to ja będę winna. A w tamtym świecie zobaczyła matkę w poświacie i ojca, który powiedział, jestem w ciężkim czyśćcu, ale dzięki twojej mamie, że odmawiała za mnie różaniec. Dzięki mojej żonie, że odmawiała za mnie codziennie różaniec. Będę długo cierpiał w czyśćcu. Ale czyściec to przecionek nieba. Siostry i bracia, Pan Bóg oczekuje od nas zaufania, Matka Boża też, i trwania w tej modlitwie różańcowej. Prosi Matka Boża o codzienny różaniec. Nieraz spotykamy się z takim stwierdzeniem, słyszę, co to znaczy, i pojawiają się pojęcia, odmawiamy fatimski różaniec. I to słyszę nieraz jakieś takie twierdzenia, że to z rękoma do góry, że fatimski różaniec to trzeba pozdrować Maryjo, dawać jakieś rozszerzenie, dodatkowe słowa w każdym dziesiątku. Że fatimski różaniec, jak niektórzy jadą do Fatimy, to z lampionami, z białą chusteczką. Nie, to nie jest fatimski różaniec. Siostra Lucja mówi, że fatimski różaniec to jest różaniec codzienny i za grzeszników. Intencja w Fatimie jest podana jedna. Nie o zdrówko. Za nawrócenie grzeszników. Codzienny różaniec za nawrócenie grzeszników. Siostry i bracia, proszę was, weźcie do ręki różaniec. Odmawiajcie często tę modlitwę każdego dnia. Dziesiątek, kto dopiero będzie się uczył. Potem część, kto będzie miał czas, to i nawet jak się uda, dwie, trzy części. Zakończę dzisiejszą prośbę i do was, i przybliżanie tej prośby z Fatimy też takim przykładem na jednych rekolekcjach, kiedy głosiłem w jednej parafii, tak samo po mszach świętych proponowałem słowo pisane, książki, kilka propozycji. Tak też uczynię dzisiaj, przedstawię tych kilka po komunii. Propozycja, to nie obowiązek kupienia. Kto chce? Pomocniki do orędzia fatimskiego, do bycia apostołem. I podeszła do mnie jedna pani i mówi, proszę księdza, księdzu tak łatwo mówić, żeby codziennie odmawiać różaniec. Ksiądz to może ma czas, siostra zakonna też, ale my świeccy nie mamy czasu. Niech ksiądz sobie, niech ksiądz zacznie chodzić po tej ziemi. Wie ksiądz, ja, moja córka pokłóciła się z zięciem. On się od niej wyprowadził. Ma dwoje dzieci. Muszę jej pomóc.
To dziecko do przedszkola, to do szkoły, przygotować obiad, dzieci z powrotem do domu, poprać, poprasować, bo ona długo pracuje do wieczora, musi utrzymać teraz sama ten dom. Proszę księdza, nie ma kiedy odmawiać różańca. Ja na nią spojrzałem i mówię, pani mi powie, ile pani wczoraj seriali obejrzała. No wie ksiądz, no 3, ale to trzeba tak się zrekreować. I mówię, właśnie widzi pani, a ja pani gwarantuję, że pani te seriale bzdurne będzie oglądać, pani córce nie pomoże. Ja pani gwarantuję, 2 seriale wek. Niech pani odmawia część różańca. Za córkę, za zięcia. Pomoże pani im w pojednaniu, w zgodzie, żeby dalej się miłowali. Seriale nic nie pomogą. Pani oglądanie seriali jest to marnowanie czasu. I jeszcze pani mówi, że nie ma pani kiedy odmawiać różańca. Tu nie jest problem. Trzeba dobrze zorganizować czas. I nie odmawiajmy różańca, jak powiedziała też w świadectwie Gloria Polo. Ona udawała katoliczkę i mówi, że odmawiała codziennie różaniec. Powiedziała kiedy. Kiedy były reklamy w czasie filmów. Leciały reklamy, to ona odmówiła dziesiątek. Potem znów dziesiątek i tyle się udało, 2 czy 3, kiedy w czasie filmu leciały bloki reklamowe. To ona wtedy odmawiała różaniec. Co za byle jaka modlitwa. Bądźmy na modlitwie przed Bogiem. Odmawiajmy tę modlitwę, siostry i bracia, i zaufajmy Matce Bożej. Odmawiajmy codziennie różaniec za nawrócenie grzeszników, za ludzi uzależnionych od nałogów, w różnych trudnych sytuacjach. Niebo daje nam środki, obyśmy tylko po nie sięgnęli i z wytrwałością odmawiali tę cudowną modlitwę, codzienny różaniec. Amen.